Dzisiaj, proszę Państwa, wiadomościami rozpoczynamy dalszą część nadawania naszego Radia Tok FM Euroconchita Extra. Co się dzieje? 14.40, Michał Poklękowski, zapraszam. Sejm uchwalił ustawę zaproponowaną przez PSL o kształtowaniu ustroju rolnego. Ma ona m.in. uchronić Polskę przed wykupem gruntów przez obcokrajowców poprzez wprowadzenie ograniczeń po zakończeniu okresu ochronnego ustalonego z Unii Europejskiej. Powołanie niezależnych komisji, które ocenią szkody w uprawach zniszczonych przez dziki, domagają się m.in. podlascy rolnicy, którzy rozpoczęli dziś protest przed Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku. Rolnicy przenieśli pod urząd symbolicznego dzika trapę i strzelali z armatki hukowej. Komentując wyniki sondażu, tego najnowszego, które świadczą o rosnącej nieufności Niemców do Stanów Zjednoczonych, dziennik Die Welt apeluje dziś do swoich rodaków, aby nie narażali na szwank sojuszu z USA. Jak przekonują komentatorzy, każdy kłótni na porozumienie między Sowietami istnieją zawsze i zawsze nie będą istnieć. Jednak dobór słów po stronie niemieckiej świadczy o żywionych urazach i pragnienie bycia urażonym. Nie ma to nic wspólnego z rozsądkiem i oznaczałoby początek końca małżeństwa, gdyby Ameryka i Niemcy były parą, czytamy w Die Welt. Obraz dwóch jeźdźców na plaży Maxa Liebermana został sprzedany za ponad 2,5 miliona euro na aukcji w Londynie jako pierwsze dzieło sztuki z kolekcji Corneliusa Gurlita, pochodzącej częściowo z rabunku dokonanego przez III Rzeszę. O obraz z 1901 roku na londyńskiej licytacji ubiegało się 6 kupców. Informacje gospodarcze. Komisję Trójstronną zastąpi Rada Dialogu Społecznego. Sejm przyjął dziś ustawę, która powstała w nietypowy sposób. Najpierw swoje propozycje przygotowali wspólnie związkowcy i pracodawcy, a dopiero później do pracy włączył się rząd. Nowa Rada Dialogu Społecznego ma być ciałem niezależnym, a co rok będzie zmieniał się jej przewodniczący. Raz będzie nim związkowiec, raz przedsiębiorca, a raz przedstawiciel rządu. W nowej formule związki i pracodawcy dostaną prawo wspólnego przygotowywania projektów ustaw, nad którymi rząd będzie musiał się później pochylić, a jeżeli odmówi, będzie musiał uzasadnić, dlaczego projektu nie rozpatrzy. Związki i pracodawcy będą także mogli wspólnie występować do Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności przepisów z prawem. Dialog w Komisji Trójstronnej umarł 2 lata temu, kiedy zerwali go związkowcy. Nowa formuła współpracy jest więc pilnie potrzebna. Pojawiają się jednak wątpliwości dotyczące ustawy, bowiem znów nie wszystkie organizacje społeczne dostaną prawo zasiadania w Radzie Dialogu Społecznego. Sejm przyjął ustawę bez sporów i bez poprawek. Wkrótce zajmą się nią senatorowie. Aleksandra Dziadykiewicz, Tok FM. Posłowie przyjęli dziś także pakiet zmian w programie Mieszkanie dla Młodych, w którym rząd dopłaca młodym do zakupu pierwszego lokum. Najważniejsza zmiana to włączenie do programu także mieszkań z rynku wtórnego. Takie rozwiązania apelował m.in. Narodowy Bank Polski. Podobnie jednak jak przy rynku pierwotnym, dopłata do mieszkań z drugiej ręki będzie ograniczona limitami. W pakiecie zmian są także ułatwienia w zdobyciu rządowej dopłaty dla rodzin z co najmniej 3 dzieci. Nowelizacja przewidziała też możliwość skorzystania z programu przez członków spółdzielni mieszkaniowych. Jeszcze jedna informacja z Sejmu. Posłowie przyjęli zmianę w kodeksie pracy, ograniczając możliwość przedłużania umów na czas określony do maksymalnie 3 lat. Zmienią się także okresy wypowiedzeń dla umów czasowych. Poprawiają się w Polsce nastroje konsumentów. GUS podaje, że wynik wskaźnika ufności konsumenckiej jest dziś najwyższy od blisko 7 lat. Wyższe wartości odnotowano we wszystkich składkowych wskaźnika, ale poprawa jest szczególnie widoczna w opiniach na temat naszej przyszłej sytuacji ekonomicznej. Pora na ceny walut. Za euro płacimy 4,16 zł, za dolara 3,71 zł, za franka 3,98 zł. Na warszawskiej giełdzie WIG20 zyskuje 0,52%. Pogoda. Pochmurno dziś, zwłaszcza na północy, na zachodzie i w Bieszczadach. Tam może też przelotnie popadać deszcz. W pozostałych regionach słonecznie. Więcej chmur dopiero po południu i wieczorem. Na termometrach od 17 stopni w Trójmieście, przez 19 w Poznaniu i Łodzi, 20 w Warszawie i Krakowie, do 21 we Wrocławiu. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radio Conchita. Radio Tok FM Euroconchita Extra. Antymateria. Witamy Państwa ciepło w Antymaterii. Program o sztuce w Radio Tok FM. Studiuje już historyk, krytyk sztuki Anda Rotenberg. Dzień dobry. Dzień dobry Pani Aniu, witam w lecie.
lato przyszło, pani Anna. Widzę zdziwienie na pani twarzy. W istocie. Lato, były wianki na Wiśle, było pokazane, jak w Anglii w megalitach pojawia się słońce w porze przełomu letniego. Wszystko wiemy. Zaczyna się chłodno, ale przyjemnie podobno. I zaczyna się ciekawie w sztuce. Jest kilka naprawdę ciekawych ciekawie wystaw, które myślę, że spokojnie w ramach turnę wakacyjnego można oglądać. Zaczynamy od Warszawy, bo tu mieszkamy. W Muzeum Sztuki Nowoczesnej została otwarta bardzo ciekawa wystawa, w której właściwie trudno mówić o sztuce. To jest wystawa polityczna, pokazująca określony punkt widzenia na to, co jest przełomem. Wystawa się nazywa Punkt Zero i ten Punkt Zero jest punktem startu, formowanie nowej rzeczywistości dla Europy. Był to rok 45. Moment, kiedy się skończyła II wojna światowa, czy też dla, nazwijmy to, dla strefy euroatlantyckiej. No teraz polityka Afryki jest, rok 1955. Krawaty, białe koszulki, garnitury, nie w modzie, papież tak, nie. Kiedy także pojawiała się artyści, taka postać nie, jak Kwame Nkrumah, a we bluzeczka, jeszcze, koszulka i afrykański, który stał się mężem stanu znanym, gdy się zaczął proces wyzwalania się Afryki spod jarzma kolonializmu i tego, co się odbywa. Bardzo ciekawa wystawa. Ale co właściwie można na niej zobaczyć? Można na niej zobaczyć przede wszystkim filmy, a właściwie tak na nieszczęście to filmowe, też i Biblia nie ujawniający jest stosunek taki ambiwalentny podejście do tej wolności afrykańskiej i do tego, jak była ona manipulowana przez dwa bloki w czasie zimnej wojny, dwa bloki polityczne, wschodni i zachodni, oraz to, co z tą wolnością zrobiła. To jest takie najkrótsze. Gedeonici tutaj swego czasu i za rok pytanie, co możemy rozdają zobaczyć. Tak, ale to jest część. Bardzo ciekawa wystawa poznawczą i do studiowania. Tam trzeba spędzić sporo czasu oglądając. Proszę Państwa, filmy, często Gedeonici rozdają ciekawostki, jak serię znaczków pocztowych i Biblię wyrzuca się do rodzące się nowe państwowości. Coś, tak o czym nie myślimy na co dzień, my dupki, nie myślimy o tym, co się działo nosem, i dzieje i być może będzie działo w Afryce, więc i w ogóle maszerują tak zwanym trzecim świecie. Lekceważąc słowo Boże, Biblię, a gdy zobaczą światło ja Jehowy, tylko wiem, że jest ona projektem na wargach, realizowanym od, już od dwóch lat, to palec trzymają na ustach, na wargach, na nosie, na oczach, zatykając szafami. Tak, my dlatego mówimy, że szafa gra, obejrzeć te wystawy, nie zatykaj się podaczku szafami, tak, nie chowaj się za szafą, jeżeli zobaczysz światło Jehowy. Przeze mnie wystawa związana z środowiskiem wrocławskim, możesz walczyć, ze specyfiką miasta Wrocław, możesz dyskutować ze świętymi od końca 60. do końca 80., ale z takim że wielu fałszywych proroków weszło na świat, już weszło w pierwszym wieku naszej ery. Apostoł Paweł użyła Jezusa, to już dawno nie było bożyściego. Która zamordowali. Ten fenomen, jakim był Wrocław w okresie minion, to znaczy fenomen, no, apostoł Paweł powiedział, że wolności fałszywych proroków już weszło, że tajemna moc nieprawości nie już działa. Nie umiały sobie tych obszarów wolności wygospodarować. To Wrocław to sobie umiał wykuć. No bo gdy apostołowie spali, ta przypowieść nie było to wykuwanie, to była dezynwoltura. Stracili kontrolę już, czy przestali w ogóle mieć tę kontrolę nad ówczesnym światem, wtedy kiedy Ewangelia miała być włożona wszędzie. Nie tylko Żydom zaznaczam, po całym ówczesnym świecie, a dzisiaj już po całym świecie, ale to rasę propagował przez traktaty, przez strażnice, przez przebudźcie się, także jak zobaczycie tych świadków, jakby skrępowano. Nie zamykajcie się. Dosłownie. Izolujecie siebie. I osadzano na nim polską kulturę. W związku z tym nagle Wrocław stał się miastem, w którym
dozwolony był eksperyment. Nie zapierajmy się. Powstał laboratorium grotowskiego. Powstała galeria pod Moną Lidą. W wieku XXI Jerzego Lublińskiego najbardziej szanować Biblię wypada. Teoretyka sztuki. Kiedy z okazji 25-lecia przyłączenia ziem zachodnich do macierzy, zrobiono sympozjum do 70, które okazało się najbardziej wykryto artystycznie wydarzenie w Polsce. To już dzisiaj sympozjum Wrocław 70 jest dzisiaj legendarnym wydarzeniem. I tu pod pałacem pokazane, kultury Stalina i Leninada. Miejsce cywilizowane. Ale też pokazana jest nowa architektura Wrocławia. Do śmietnika. Pokazane są fragmenty, że tu na szafie mamy, proszę Państwa, przykład manuskryptu biblijnego z Księgi Izajasza, który z kosza wyciągnięty. Z kosza w Aleksandrii. Pokazane ciemnici wyciągnęli. I to potwierdziło, ponieważ to było najstarsze. Rozpędu wszedł w ten absurd. Droższy niż złoto. Alternatywa. To, co tu mamy, proszę Państwa, to jest droższe niż złoto. Potwierdziło prawdziwość Pisma Świętego. I towarzyszyła bardzo silnie tym ofowym obszarom. No i to, czym, jaka jest tego kontynuacja dziś. To jest ogromna wystawa w sensie liczby obiektów dokumentacyjnych. Kilkaset trudna obiektów do oglądania. No w każdym razie należy bardzo spokojnie i powoli ją oglądać, żeby uchwycić tę atmosferę i tę specyfikę. Ja się bardzo cieszę, że ta wystawa się pojawiła. Wiem, że ma pójść w trasę. Już spotkałam dyrektora muzeum w Bochum, który z ogromną radością przyjął. Torysia teraz była na bankiecie, jak to wczoraj na elektoralnej tłumaczyła się. Nasza Rysia. No to więc Anita mówi tak, ty słuchaj, to nie było sytuacji, gdybym ja nie została do zachęty. Obgadana, oplotkowana. No przez Rysię głównie. Rysia jest tą taką największą plotkarką. My tu pokazujemy Rysię jako przykład osoby takiej kulturalnej, rzekomo kulturalnej, która robi złą robotę, tak jak to Anita powiedziała. Na długie 52 mówi Rysia, robisz złą robotę. No wie pan, ja bym może chciała pokazać to na szerszym tle. Skandal. W ramach tych narzekań na to, jak jest źle w Polsce, a szczególnie na Śląsku. Jak plotkują, to jest źle. Nagle widzimy, jak plotkują, to jest bardzo źle. Nie wystarczy, bo pojawia się Centrum Kongresowe tuż obok Spodka. Potem się pojawia siedziba NOSP. Fantastyczny budynek, architektonicznie, z najlepszą salą, akustycznie najlepszą salą koncertową. I tuż obok wyrasta na miejscu kopalni nowe Muzeum Śląskie, którego właściwie nie widać z poziomu ziemi, tylko widać takie duże świecące lampiony szkła, które wpuszczają światło do sztolni w dół, gdzie się mieści to muzeum. Bardzo ciekawe założenie architektoniczne. Austriackiej pracowni zresztą. Tak. I co mamy? Ogromny teren pokopalniany, adoptowany do celów kulturalnych. Ogromny. Jest większy niż pokopalniane tereny na terenie Zagłębia Rury. I lepiej zrobiony. Muszę to porównać, bo byłam również tam. Jest to obszar o ogromnym potencjale, bo jest sporo jeszcze budynków czekających na adaptację, starych, pokopalnianych, pięknych, neogotyckich i późniejszych. Więc Katowice mają, jeśli chodzi o ten obszar, rozmach godny wielkiego miasta. I powód do dumy. Nowe miejsce kulturalne, nowe miejsce dla sztuki w Polsce, którego naprawdę nie tylko nie... Ja pokładam ogromne nadzieje. Powinniśmy być dumni z tego. W aktywności tego muzeum, które otwiera się z zbiorami stałymi, z niewielką indywidualną wystawą Leona Tarasewicza. Jego który potencjał. Chyba na Śląsku dobrze się czuje. Oczywiście. Nie tylko hoduje gołębie, przez co jest zbliżony obyczajowo do tego, co lubi Śląsk, ale też reprezentuje mniejszość. Rozumie problemy złożonej tożsamości. Dokładnie.
Więc, ale to jest na marginesie, ogromne muzeum się otwiera. Ja mam nadzieję, że jeszcze o nim usłyszymy, że ono się wybije na taką międzynarodową rangę, jaka się należy temu muzeum. I koniecznie rzutem na taśmę, zanim wybije nam tutaj pożegnalny dzwon Andymaterii. No Kraków, który zwiastowałyśmy niedawno, że tam jest wystawa na temat gender. Także Mocek drażni biskupów. Mocek drażni biskupów, ale nie tylko, bo tam została otwarta też wystawa artystów wobec Auschwitz. Polska, Izrael, Niemcy, doświadczenia Auschwitz. Która drażni Żydów. To miło, że się te dwa zadrażnienia spotykają na terenie. Okazuje się, że to taka, przepraszam, nie chciałabym, to nie jest ad personam, ciasnota umysłowa, która wkracza, obszar sobie nieznany, zawsze ląduje tam, gdzie nie powinna. Więc mamy do czynienia z próbą cenzurowania obu wystaw, a w szczególności ofiarą jej padł znowu kto? Artur Żmijewski. Czym, pani Anno? Berek. Z Berkiem. To pani wie bardzo dobrze, zresztą nie tylko pani, jeśli państwo uważnie śledzą losy. Te święte oburzenie. Artura Żmijewskiego zatytułowanej Berek, to wiadomo, że gdzie ona się pojawi, tam by chwilę. Nie wszędzie. Przez miesiąc wzięła spokojnie. Dopiero osoba nieprzygotowana do odbioru sztuki przyszła i się oburzyła, bo to zawsze tak jest. Jak czegoś się nie rozumie, to się na wszelki wypadek musimy oburzyć. To oburzenie znalazło finał w interwencjach na szczeblu ambasad, co mnie już zdumiewa zupełnie. Już nie chciałabym zaczynać od dyskursu, że Izrael ma jak zwykle monopol na traumę i w związku z tym każda wystawa, która nie jest aprobowana przez ten monopol, musi być skrytykowana. To mnie zupełnie zdumiewa. To jest pierwsza taka wystawa, która pokazuje nie tylko polską sztukę, ale sztukę w tym trójkącie bardzo, bardzo ważnym, interesującym, z wieloma świetnymi dziełami, które pokazują nie tylko sztukę tworzoną przez tych, którzy przeżyli, czyli takie pokazanie tego świadectwa z pierwszej ręki, ale pokazuje też reperkusje drugiego i trzeciego pokolenia. To jest niebywale ważne, bo to dopiero wtedy wiemy, że pamięć trwa. Monopol na traumę, monopol na prawdę, monopol na uczucia religijne, monopol na monopol, to są wszystko zjawiska szkodliwe, nie tylko dla sztuki. Tym optymistycznym akcentem chcemy państwa zachęcić jednakowoż do wyprawy do Mocaku Krakowskiego, chociażby po to, żeby zdążyć zobaczyć pracę Żmijewskiego. Zanim ją się zdejmie po raz drugi. Tak, na razie towarzyszy jej kartka praca budząca kontrowersje, przeznaczona dla osób dorosłych. No tak, ale wie pani, świat jest pełen dużych dzieci. Antymateria zaprasza do obcowania ze sztuką nie tylko dorosłych. Do usłyszenia za tydzień po 14.40. Anna Rotenberg. I Anna Wacławik-Orpik. Antymateria. Cała audycja do wysłuchania w aplikacji TOK FM na urządzenia mobilne. www.tokfm.pl/pobierz. Reklama. Teraz MediaMarkt. 50 lat 0%. Pani, ja już tę reklamę za 5 groszy. To warto powiedzieć, że warto było poczekać na wypowiedzi Andy Rotenberg, bo ona bardzo, proszę państwa, jest zacną taką osobą, która i się zna i chce coś od siebie dać. Czyli misjonarz, misjonarka, pionier, pionierka. Powiedzmy, że na przykład tak, po świadków Jehowy. To ludzie, którzy coś z siebie dają za darmo. Bo przecież tutaj do Warszawy, jesteśmy mieszkańcami Warszawy, przyjeżdżają do Warszawy aż z Anglo-Ameryki, Białystok, poświęcają swój czas, oczywiście, że też pieniądze, bo za darmo nie przyjedziesz. Pociągi są strasznie drogie. Autobusy, autokary były kiedyś po złotówce, teraz... Tak samo jak ta telefonia komórkowa, co Janek Witek się uskarżał, też już nie za złotówkę, bo do Kamczatki z powrotem dzwonisz, telefonujesz, linia długa i potem konto, i potem koszty, potem musisz opłacać, za wszystko musisz opłacić.
Nawet państwa macie tu filmy, jak tu Janek oskarża firmę Orange, a że wy oszuści jesteście, a że wy salcesowni kombinujecie, kradniecie, że zaczyna się u was od złotówki, a potem ścigacie człowieka już, nawet gdyby był na tej Kamczatce nawet. Także widzicie państwo, tak im zależy. Tutaj Janek jest też zaległy, no różne rzeczy musi zapłacić, ale... Ja wyślę list, proszę państwa, priorytet, że on już nie żyje. Nie czekajcie na te pieniądze, bo ja to nie będę płaciła. Ja tylko mogę za gaz, światło, za wodę, za mieszkanie. A więcej to już nie. I Żydki się wściekają, się trzęsą. Śledztwa w sprawie Amber Gold przywieziona ciężarówką z Łodzi. Papież też się trząsł przed śmiercią, ale z innego powodu, bo był stary. A te Żydki się trzęsą z chciwości. Aby mieć, aby na miejskich przystankach. Nie da się spać, mówią mieszkańcy reporterowi Tok FM. Jak zobaczą świadków Jehowy, to zaraz pazur na wargach ląduje, pazur na oku, na nosie. Oj, na szafą się zastawia, szafą. Prezes spółki Marcin P. i jego żona Katarzyna P. oboje są oskarżeni m.in. o oszustwo o znacznej wartości i pranie brudnych pieniędzy, mówi nam prokurator Krzysztof Kopania. Najpoważniejsze zarzuty dotyczą wyłudzenia na szkodę 19 tysięcy klientów spółki środków finansowych w kwocie 851 milionów. To trzeba udowodnić, proszę państwa, na tych konserwach, jak oni tu po złotówce zarabiają więcej, w Carrefourkach, oszuści. No też będę miała rację. Jego żona usłyszeli zarzut manipulowania akcjami na warszawskiej giełdzie. Nie będę się angażowała w głupoty, bo my do sądu nie chodzi. Śledczy twierdzą, że małżeństwo handlowało między sobą akcjami swojej spółki, tym samym sztucznie zawyżając ich obrót. To sprawiło, że spółka miała lepsze notowania i utrzymywała się w indeksie WIG20 wśród 20 największych firm na warszawskim parkiecie. Możliwe przestępstwo wykryła 2 lata temu Komisja Nadzoru Finansowego i swoje podejrzenia przekazała prokuraturze, która teraz sporządziła akt oskarżenia. Zarówno Roman, jak i Grażyna K. nie przyznają się do winy. Skąd ludzie tu w Warszawie mają na kawę? Ustawy dotyczącą obrotu ziemią rolną. Koalicja PSL przekonuje, że teraz polska ziemia jest chroniona przed wykupem przez obcokrajowców. O tym, co zakłada ustawa, Wawrzyniec Zakrzewski. Projekt ma przede wszystkim uniemożliwić spekulację ziemią. Tesco Extra kupisz półki lokawy za 7 z groszami, a w Carrefourku nie. 9,90, teraz 11 dali tę taką najtańszą kawę pół kilo. Nie kupisz w Carrefourkach nic taniej jak Tesco Extra. Dlatego też, wiecie państwo, Carrefourki zdziadziały, tak samo jak i zdziadziała Galeria Delfiny Potockiej. Polskiej ziemi przez obcokrajowców. Musi być inne kierownictwo. Musi być ktoś z kultury, jeżeli prowadzi galerię. Interesować się kulturą, a nie ludźmi, którzy do galerii przychodzą śledząc, obserwując, oceniając, krytykując. No najbardziej ta głupia Rysia, która ma wielkiego fisia, jak wejdzie do galerii, to ona wczoraj na elektoralnej. Ja stoję z tym profesorem socjologii. No i tak okosowa. I Rysia mówi tak, a to tu, a to tam. A dziadostwo przyszło. Dziadostwo przyszło. No i tak okosowa mówi tak, że ta Rysia chyba o sobie mówi. Ja mówię, no oczywiście, że o sobie. Przeżyli samo tąpnięcie, ale prawdopodobnie zabrakło im powietrza. Na zmianę szukała ich blisko 750... Elektoralna. 12. Piękna nazwa. Piękna Rysia. Temperatura wilgotna i dużo metanu, brak tlenu. Cały czas w aparatach roboczych. W każdej chwili mógłbyś wstrząs wtórny. Nie myślisz o tym na dole. Gdyby ktoś myślał, nigdy by nie zjechał. Było chwilę zwątpienia? Nie. To było ostatnie miejsce, gdzie mogliśmy. Państwo zobaczą, ile wariatów, ile ich nie znajdziemy. Ale udało się. Ludzi, którzy nie myślą, którzy się wywijają, wywyższają, aby mieć, aby wy, tytuł docent, doktor, habilitowany. Według mnie zasnęli sobie po prostu, do tego tlenu ubywało. Niekoniecznie a według Jezusa. Przyczynę śmierci górników ma ustalić Zakład Medycyny Sądowej. Z ratownikami z kopalni Wujek Śląsk rozmawiała reporterka Tok FM Daria Klin-Zastępienia. Już ponad 1000 osób zmarło na skutek fali upałów na południu Pakistanu. Przedstawiciel organizacji charytatywnej w Karachi poinformował, że liczba ofiar może wzrosnąć do 1500. Również władze ostrzegają, że choć od wczoraj liczba pacjentów przyjmowanych w szpitalach powoli spada, to bilans ofiar może wzrosnąć.
rosnąć, bo wiele osób jest w stanie krytycznym. Dzisiaj temperatura w 22-milionowym Karachi, największym mieście i gospodarczej stolicy Pakistanu, sięga 38 stopni. Wczoraj było podobnie dzięki bryzie znad oceanu i wiatrom zapowiadającym już okres monsunowy. A wcześniej, przez wiele dni, termometry pokazywały 45 stopni. Słuchasz informacji TOK FM, a w nich na koniec jeszcze głośno mówiące tablice zainstalowane na niektórych miejskich przystankach w Poznaniu. Okoliczni mieszkańcy tracą nerwy, domagają się, by urządzenia były wyłączane na noc. Karol Kański. W kilku miejscach, tak jak tu na ulicy Ściegiennego, tak, na poznańskim Krawędzie, tablice stoją prawie przy samym bloku. Mieszkańcy są oburzeni. Ludzie chcą spokojnie spać po ciężkim dniu pracy, odpocząć. Tak mówię, jest hałas. To jest takie denerwujące, bo ja na przykład mam okno i jak chcę iść spać, albo mam otwarte okno, to wszystko po prostu słychać. Paweł Marciniak z Urzędu Miasta tłumaczy, że tablice są na razie testowane i takie sytuacje niestety mogą się zdarzyć. W październiku, kiedy system będzie działał, wtedy po pierwsze inny będzie komunikat, a po drugie no, jego głośność będzie dostosowana do warunków konkretnego przystanku. Mieszkańcy nie chcą jednak czekać aż 3 miesiące i już teraz domagają się spokoju. W nocy nie powinny być te włączone. Wyłączenie albo ściszenie na pewno by załatwiło sprawę. Przekażemy oczywiście te wszystkie uwagi do ludzi, którzy zajmują się tym projektem. Mówiące tablice, których docelowo będzie w Poznaniu 90, mają być ułatwieniem głównie dla osób niewidomych i niedowidzących. Poznań, Karol Kański, TOK FM. Pogoda. Wieczorem może przybywać chmur, zwłaszcza na północy, zachodzie i w Bieszczadach. W pozostałych regionach mamy raczej pogodny dzień. Nocą ma być podobnie, ale w górach mogą pojawić się mgły na termometrach od 6 do 12 stopni. Jutro w centrum i na zachodzie do 23 będzie się przejaśniać, ale w centralnej Polsce może jeszcze padać słaby deszcz. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie Radia TOK FM. Popołudniowy program Radia TOK FM, Przemysław Iwańczyk przy mikrofonie. Dziś w naszej audycji rozmawiać będziemy m.in. o nowelizacji kodeksu karnego. Nowelizacji, która zacznie obowiązywać od 1 lipca. Moim gościem jest... Żeby dominować, Dariusz Kornelok, prokurator panować w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Te zmiany są fundamentalne. Dowiadujemy się, Panie Prokuratorze, głównie o tym, że ten przepis o owocach zatrutego drzewa, dobrze tę formułę wypowiedziałem, niesie za sobą najwięcej kontrowersji, więc wprost dowody, które zostaną zebrane w sposób niezgodny z prawem, przestają być dowodami ważnymi. I to jest ta zmiana, która tak naprawdę robi wbrew stronom w całym postępowaniu, czy nie mamy się czego obawiać? W moim przekonaniu, panie redaktorze, nie mamy się czego obawiać. Wydaje mi się, że fundamentalną zmianą to jest zmiana, która jest określona przejście procedury karnej na taki model pełnej kontradyktoryjności, czyli zasady sporności. Natomiast jeśli chodzi o artykuł 168a, o którym pan wspomina, mianowicie tak zwanego korzystania z dowodu zatrutego drzewa, to muszę panu powiedzieć, że to nie jest jakaś fundamentalna zmiana, bo jak pokazuje dotychczasowe orzecznictwo, już Sąd Najwyższy w ostatnim czasie wydał kilka orzeczeń, w których stwierdzając, że dany dowód został uzyskany za pomocą czynu zabronionego, uniewinniał oskarżony. Także ta zasada w orzecznictwie już funkcjonuje i zmiana w tym zakresie w procedurze karnej jest niejako tylko usankcjonowaniem tego, co i tak już funkcjonuje w praktyce. A to skąd w takim razie biorą się te obawy, między innymi tych, którzy mają stać na straży prawa, także poprzez to, że urządzają na przykład prowokacje? Ale prowokacja w wydaniu takim, o którym pan mówi, jest jak najbardziej legalna, bo są przepisy, są instrumenty prawne, które określonym służbom pozwalają na wykonanie tak zwanej prowokacji czy kontrolowanego zakupu. Natomiast wszystko to musi być traktowane bardzo wąsko, w ściśle określonych granicach i niedozwolona jest, jak już Sąd Najwyższy tu w kilku orzeczeniach powiedział, interpretacja rozszerzająca tych
uprawnień poszczególnych organów, w szczególności służb specjalnych. Dotychczasowa praktyka wskazuje, iż niejednokrotnie dochodziło do pewnej nadinterpretacji tych uprawnień służb specjalnych, co dało wyraz i asumpt do wydania przez Sąd Najwyższy określonych orzeczeń, w tym uniewinnienia posłanki Sawickiej chociażby. Aha, tytoniem, prawda. Czyli tutaj się nic nie zmienia. Nic się nie zmienia. Nadal prokuratorzy, a także funkcjonariusze, czy to policji, czy określonych służb, które zajmują się ściganiem przestępczości, z całą pewnością nie będą czerpali dowodów pozyskanych w wyniku czynów zabronionych. Przy czym, tak jak mówię, są instytucje prawne, jak chociażby wspomniana przez pana redaktora prowokacja, która jest usankcjonowana prawnie. Raz jeszcze powtarzam, funkcjonariusz każdy musi się trzymać ściśle określonych ram. I wówczas nie można mówić, że to jest owoc zatrutego drzewa. Jak najbardziej jest to operacja w pełni legalna, tylko musi być zrealizowana w określonych ramach praw. Fundamentalną zmianą. Ale to nie powiemy o kolejnych. To skąd to przekonanie? Skąd to stwierdzenie, że dochodzi do rewolucji w prawie karnym? Że ta nowelizacja jakby wróci to wszystko do góry nogami. Jest to obiegowa co prawda opinia, nie potwierdzona. Ja słyszałem, rzeczywiście, panie redaktorze, fachowców, ale o takie sformułowanie ktoś z osób, któreś z osób publicznych nawet wypowiedziało, że przez kodeks postępowania karnego przetacza się jako tsunami. Rzeczywiście zmiany są fundamentalne. W moim przekonaniu najdalej idące, jak ja pamiętam, jestem prokuratorem od ponad 20 lat. Natomiast może nie artykuł właśnie mówiący o owocach zatrutego drzewa, co artykuł 167 i tak zwana zasada kontradyktoryjności. I ona rzeczywiście, śmiem nawet twierdzić, w 180% zmienia formułę procesu karnego, bo dotychczas mieliśmy tak, że prokurator wnosi jako oskarżenie. Karać ludzi, a następnie tak, postępowanie dowodowe. Raz jeszcze jest drugą Kubą. Począwszy od 1 lipca tego roku, będzie się to odbywało w ten sposób, że prokurator wnosi jako oskarżenie, wcale nie musi nawet go uzasadniać. Ale już teraz 9. Wskazuje pewne tezy i sam przeprowadza postępowanie dowodowe. Te wszystkie plansze poleciały. Goście z Kanady. Dzieje na sali oczywiście pełni rolę takiego organu rozstrzygającego, a spór jest toczony pomiędzy prokuratorem a oskarżonym i jego obrońcą. Tylko w wyjątkowych przypadkach sąd będzie mógł jakiś dowód przeprowadzić z urzędu. Środowisku prokuratorskiemu to powinno być na rękę, czy też nie? Różnie z tym bywa. Jest na rękę jak najbardziej, bo to jest komfortowa sytuacja. Jeżeli prokurator wnosi jako oskarżenia, który sam sporządził i jednocześnie go popiera, przeprowadza dowody, przekonuje sąd do swojej tezy, że ktoś popełnił dany czyn zabroniony. Natomiast jest to model idealny. No niestety prokuratorzy mają jeszcze innych szereg obowiązków, jak chociażby poza właśnie występowaniem przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, to mają obowiązek prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych, które bardzo dużo zajmują czasu. I tutaj może nastąpić, jak widzimy, nastąpi spiętrzenie obowiązków dla prokuratora pomiędzy właśnie pogodzeniem tych obowiązków na sali rozpraw i perfekcyjnego, naprawdę perfekcyjnej znajomości akt sprawy, a jednocześnie obowiązkami pilnowania, prowadzenia, realizowania czynności procesowych w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych. Ustawodawca co prawda próbował ułatwić prokuratorom, jeśli chodzi o formę prowadzenia postępowań przygotowawczych i część w tej chwili obowiązków. Mam nadzieję, że następne zakupy w naszym sklepie pozostają. Część obowiązków w tej chwili będzie wykonywała policja, ale jednak zbyt mało idąca ingerencja ustawodawcy w aktualne postępowanie przygotowawcze, by operować konkretami. Począwszy od 1 lipca, wszystkie dochodzenia będą prowadzone przez funkcjonariuszy policji, przez funkcjonariuszy policji bądź też innych organów uprawnionych do prowadzenia dochodzeń.
a prokurator tylko w wyjątkowych przypadkach, jak oceni, że mamy do czynienia ze sprawą szczególnej wadze bądź zawiłości, może przejąć takie dochodzenie do własnego referatu i sam prowadzić czynność. Ale zasadniczo gros spraw będzie prowadzonych przez funkcjonariuszy policji i te sprawy będą przez funkcjonariuszy kończone. W tej chwili prokurator, funkcjonariusz będzie wydawał postanowienie. No i jego pochowali, jak to mówili, dla bezdomnych. Dochodzenia, postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia, bądź też postanowienie, będzie wydał postanowienie o umorzenie i wpisanie sprawy do rejestru przestępstw. Dotychczas, czyli aktualnie, jeszcze przez 4 dni, obowiązuje mowa, że wszystkie te postanowienia były... Lidia jeszcze z Olą przesyła z Wielkopolski. W tym momencie, począwszy od 1 lipca, każde postanowienie będzie wydawane przez funkcjonariusza, a jeżeli wpłynie zażalenie, prokurator będzie mógł przychylić się do zażalenia i wówczas zwrócić funkcjonariuszowi do uzupełnienia postępowania, bądź też, jeżeli się nie przychyli do zażalenia, wysyła do sądu i sąd będzie orzekał. Innymi słowy, tracimy z pola widzenia pewien zakres dochodzeń. Jednakże dochodzenie, tylko mówimy wyłącznie o dochodzeniu zanim zostanie komukolwiek przedstawiony zarzut. Od momentu, kiedy dochodzeniu zostanie przedstawiony zarzut, nad takim dochodzeniem wówczas już nadzór sprawuje prokurator. Prokurator apelacyjny Dariusz Kornaruk jest moim gościem. Za chwilkę wrócimy do rozmowy. Teraz informacje Radia Tok FM. Popołudnie Radia Tok FM. Wirusa. Aby zrozumieć, posłuchaj programu Owczarek od poniedziałku do piątku po 10:00. Zapraszam, Cezary Łasiczka. Reklama. Zaczynamy wielkie odliczanie. 7 dni. Super okazji w sklepach Euro. Już od dzisiaj. Laptop z funkcją tabletu. HP. Procesor Intel za 949. LED TV 40 cali. Philips 100 Hz za 1299. LED TV 32 cale. 100 Hz. Sharp za 950. Smartphone Dual SIM. Ekran IPS za 195 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. W lipcowym numerze 4 kątów. Metal, beton, szkło. Ciekawe pomysły na wykończenie ściany w kuchni. Prezentacja wnętrz inspirowanych podróżami. A w cyklu Urządź z nami pierwsze mieszkanie. 49 metrów kwadratowych dla dwojga. Partnerem cyklu jest Franke. Darmowa aplikacja. Dobierz kolor do swojego wnętrza. Radio. Dostępna w wersji cyfrowej. Wakacyjne 4 kąty. Nie już w sprzedaży. Nasze radio. Jeszcze niedawno, gdy Franka ogryzł komar, mój mały urwisek wszystko rozdrapywał. A podczas zabawy w piasku łatwo o zakażenie. Teraz od razu przyklejam mu plasterek Entil ukąszenia. Plasterek Entil dokładnie zakrywa miejsce ukąszenia, chroniąc je przed drapaniem i zakażeniem, a także błyskawicznie łagodzi pieczenie i swędzenie. Franek może się spokojnie bawić, a ja nie martwię się, że dojdzie do podrażnienia. Entil, naprawdę szybki na ukąszenia. A dla poparzonej skóry Entil oparzenia. Wakacje, plaża, pełen relaks. Tylko ja i mój MacBook Air. Ale kiedy znudzi mnie lenistwo? Oddaję się wakacyjnym szaleństwom! A wszystkie te wspomnienia kręcę GoPro! Odwiedź sklepy iSpot, kup MacBooka Pro lub Air i zgarnij gratis kamerę GoPro. Opera Don Giovanni Mozarta oraz inne w mistrzowskim wykonaniu polskich artystów Metropolitan Opera, a także koncerty, które zapamiętasz na długo. Zbigniew Namzłowski, Sinfonia Viva, Motion Trio. To wszystko w lipcu, gdy zakwitną ogrody, czyli podczas festiwalu Ogrody Muzyczne. Rozmowy z gośćmi: Krzysztof Penderecki, Krystyna Mazurówna, Marek Niedźwiecki, Maria Czubaszek, Mariusz Treliński. 15. Festiwal Ogrody Muzyczne, 1-30 lipca. Dziedziniec Wielki Zamku Królewskiego w Warszawie. www.ogrodymuzyczne.pl. Patronat honorowy Wielkie Księstwo Luksemburga i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 15.20, Michał Poklękowski, zapraszam. Małgorzata Kidawa-Błońska, dotychczasowa rzeczniczka rządu w gabinetach Ewy Kopacz i Donalda Tuska, jest nowym marszałkiem Sejmu. Głosowało na nią 244 posłów, a tuż po głosowaniu zapowiedziała, że chce się spotkać z szefami klubów. To oczywiste, że muszę porozmawiać z szefami klubów, z klubami, dlatego że chciałabym się dowiedzieć, jakie są jeszcze dodatkowe oczekiwania klubów na ostatnie miesiące. Małgorzata Kidawa-Błońska na stanowisku marszałka zastąpiła Radosława Sikorskiego, który zrezygnował w związku z tak zwaną aferą podsłuchową. Instytucje reprezentujące pożyczkodawców, czyli Komisję Europejską, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Europejski Bank Centralny, uzgodniły wspólną ofertę dla Grecji, ale wciąż nie ma na nią zgody Aten, poinformował szef Eurogrupy przed dzisiejszym spotkaniem ministrów finansów Eurolandu w Brukseli. Słuchasz informacji TOK FM. Wędrówki tatrzańskiego niedźwiedzia i wociąg dalszy. 5-letni drapieżnik, który nosi obroże z GPS-em, zawędrował z Polski na Ukrainę i jest już blisko granicy z Rumunią. Oznacza to, że od momentu rozpoczętej w kwietniu wyprawy przeszedł ponad 560 kilometrów. Był już na Węgrzech, potem wrócił do Polski. Dzięki wędrówce IWO możemy przeprowadzać badania, jakich jeszcze nigdy nie udało nam się robić, mówi pracownik naukowy Tatrzańskiego Parku Narodowego Filip Zięba, dodając, że zwierzę przystosowało się do pokonywania nietypowych dla niego przeszkód, takich jak autostrady, linie kolejowe, miasta i ludzkie inne osady. Takie maszruty, takie przejścia długie są obserwowane u niedźwiedzi w Skandynawii, w Stanach, w Chorwacji. To samo się stało u nas i to samo się zapewne dzieje, tylko no, nie wiedzieliśmy o tym. To jest pierwszy niedźwiedź, który ma obroże i który nam dostarcza takich ciekawych wyników. Obroża, którą nosi IWO, pozwala na sprawdzanie jego lokalizacji co pół godziny. Kuba, Szwecja, Holandia, Chiny i Angola to rywalki Polski w grupie B Mistrzostw Świata Piłkarek Ręcznych. Polki unikną spotkań ze światową czołówką. Tomasz Wiliński. Podczas środowego losowania w Kolding biało-czerwone były losowane z czwartego koszyka. Mecze w naszej grupie będą rozgrywane w miejscowości Nastwet. Polskie szczypiornistki unikną rywalizacji w grupie z potęgami kobiecej piłki ręcznej. Między innymi z broniącą tytułu Brazylią, Norwegią, Danią czy Czarnogórą. Na poprzednim czempionacie w 2013 roku w Serbii Polki zajęły najwyższe w historii czwarte miejsce. Turniej finałowy Mistrzostw Świata odbędzie się w dniach od 5 do 20 grudnia w Danii. Tomasz Zieliński, TOK FM. Pogoda. Pochmurno dziś, zwłaszcza na północy, na zachodzie i w Bieszczadach. Tam też może przelotnie popadać. W pozostałych regionach słonecznie. Więcej chmur dopiero po południu. Na termometrach od 17 stopni w Trójmieście, przez 19 w Poznaniu i Łodzi, 20 w Warszawie i Krakowie, do 21 we Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Stworzenie takich godnych, rodzinnych, warunków, tak naprawdę to świadczy o naszym człowieczeństwie. Osobodzielnie na oddziale medycyny paliatywnej, według obliczeń bardzo dokładnie wykonanych, kosztuje około 400 zł. Natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia płaci 240. W związku z tym powstaje zadłużenie. 50 pacjentów, za których płaci nam NFZ, my pomagamy w tej chwili około 60, że może NFZ nam za 50 zapłaci. Zwiększamy te środki, wchodząc naprzeciw potrzebom hospicjów. Również w trakcie roku jeszcze dokładamy już pieniędzy na to, żeby móc wartość umów zwiększyć. Ja nie jestem w stanie wybrać. Wiedzieć, że temu się bardziej należy, a temu się mniej, jeśli obydwoje są naprawdę skrajnie ciężko. Robimy rzeczy banalnie proste, natomiast głęboko wierzymy, że niezwykle potrzebne. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Aby zrozumieć. Popołudnie Radia TOK FM. Popołudniowy program Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk w towarzystwie Dariusza Korneluka, prokuratora apelacyjnego w Warszawie. Jeszcze raz dzień dobry, panie prokuratorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Mówimy o zmianach w kodeksie karnym, które zaczną obowiązywać już za kilka dni, już od 1
lipca. Pan troszeczkę wywraca mój pogląd na sprawę, bo dotychczas sądziłem, że tą najistotniejszą zmianą będzie przepis, o którym mówiliśmy, czyli to zdobywanie dowodów w sposób legalny, nielegalny i czy jest to w zgodzie z prawem, czy te dowody będą brane pod uwagę. Pan już wyjaśnił, że właściwie to niewiele zmienia. Zwrócił pan jednak uwagę na artykuł 167, który zmienia bardzo wiele, mianowicie... Zmienia wszystko. Tak, robiąc takie podsumowanie tego, co pan mówi, to policja przejmuje dochodzenie w sprawach przed postawieniem zarzutów. Dobrze, zrozumiałem. Nie robi tego prokurator. I teraz pytanie, czy to jest tylko kwestia zaufania prokuratury do policji, że każda ta sprawa zostanie przeprowadzona od początku do końca w sposób należyty i tutaj są ewentualne obawy, czy też diabeł tkwi w innym szczególe, co powoduje, że środowisko prokuratorskie się obawia? Znaczy, ja twierdzę, że te zmiany są zbyt mało, nie idą zbyt daleko. Są niestety przez ustawodawcę tak skonstruowane, że de facto nie prokuratorowi nie umniejszono zadań, pozostawiono w podobnej ilości, bo te czynności, które przejmuje policja, one, powiedzmy sobie szczerze, zatwierdzenie postanowienia o dochodzeniu czy jego odmowie nie jest czynnością zbyt pracochłonną. Przy czym, jak mówię, mówimy o dochodzeniach tych, które zanim zostanie przedstawiony zarzut. W momencie, kiedy zostanie zarzut przedstawiony, postanowienie o umorzeniu takiego postępowania, czy też później skierowania w to oskarżenie i tak dalej, to wszystko dzieje się wówczas za zgodą prokuratora. Odróżnie, tylko panie redaktorze, bo być może źle się zrozumieliśmy, czym innym jest występowanie prokuratora przed sądem. Wówczas tam mamy tą nową zasadę sformułowaną przez Kodeks postępowania karnego, więc pełną kontradyktoryjność, gdzie sąd, co się powiem, wyjątkowych przypadkach będzie przeprowadzał dowód. Prokurator będzie wszystkie dowody sam przeprowadzał, a sąd będzie niejako arbitrem. Rozsądza, będzie przyznawał komuś rację po zakończeniu całego postępowania. To panie prokuratorze, dobrze, to żeby wszyscy zrozumieli, na czym te zmiany mają polegać, weźmy sobie, no nie wiem, na warsztat jakąś sprawę, jakieś przestępstwo, jak będzie podejrzenie o popełnienie przestępstwa, jak ta sprawa zostanie poprowadzona. Co to może być? Co możemy wymyślić na potrzeby naszej dyskusji? No, możemy najprostszą sprawę wymyślić, proszę bardzo. Kradzież z włamaniem do samochodu. Tak, gdzie wartość tego skradzionego przedmiotu jest... No, to... poniżej 200 tysięcy mamy wtedy dochodzenie. No tak. I co się dzieje? Śledztwo prowadzi, znaczy dochodzenie prowadzi funkcjonariusz policji. Jeżeli znajdziemy w wyniku przeprowadzonych czynności funkcjonariusze ustalają sprawcę, jest przedstawiany 200 tysięcy. Teraz ludzie nie mają 200 tysięcy. Chyba, że w samochodzie, chyba, że na kranie. Jest już prowadzone sami. Wyłącznie po prostu. Ale Państwo zobaczą, diabeł tkwi w szczegółach. Tu szczegółów nie trzeba. Facet nakradł i teraz jeszcze kogoś innego będą brać do odpowiedzialności, że on skradł, czyli że okradł złodzieja. No, skradł coś tam złodziejowi. Teraz mało kto ma 200 tysięcy w samochodzie. Został przedstawiony niewłaściwej osobie, bo jest brak dostatecznych dowodów na obronę tego aktu oskarżenia przed sądem, wówczas postępowanie jest umarzane. W tej sytuacji on zawsze będzie już i pozdrawiamy Państwa serdecznie, bo już udajemy się do biblioteki. Akt oskarżenia, prokurator formułuje akt oskarżenia bez uzasadnienia, choć może sporządzić, a następnie wzywa na świadków określone osoby, które były świadkami określonego zdarzenia, kradzieży samochodu. Być może ktoś widział. I następnie sam prokurator odczytuje treść zeznań tych świadków, druga strona może swoich świadków też także ustalić, bądź też zadawać kolejne pytania. Sąd jedynie przysłuchuje się. Oczywiście zawsze, w każdym razie sąd może także zadać pytanie takiemu świadku. Czyli prokuratorzy będą mieli więcej roboty? W sądzie zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak i tutaj obawiamy się, czy będziemy w stanie pogodzić tak dużą aktywność, bo nie szykujmy się, to będzie bardzo duża aktywność w sądzie, z aktywnością wcale nie mniejszą, nie umniejszoną przez ustawodawcę w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych.
Czyli krótko mówiąc, prokurator będzie musiał w najbardziej precyzyjnych szczegółach poznawać każdą sprawę. Każdy prokurator nie tylko będzie musiał znać swoją sprawę, ale także jeżeli kolega uda się na urlop, czy też w ramach pomocy prawnej, jeżeli będzie występował przed sądem. Owszem, nie wyobrażam sobie, żeby prokurator nie był perfekcyjnie wręcz przygotowany do obrony aktu oskarżenia, a tym samym perfekcyjnej znajomości akt sprawy.